Henryk Mercik, członek zarządu Województwa Śląskiego. Witam Panie Marszałku. Dzień dobry, witam. Rozmawiamy na temat Roku Odry, rzeki pozytywnej energii, której potencjał z całą pewnością wart jest tego, aby przypomnieć i no, jeszcze raz podkreślić, co ta rzeka potrafi. Potrafiła, bo gospodarcze wykorzystanie rzeki niestety podupadło. Być może dzięki takiej inicjatywie jak, ten, jak ta uda nam się przywrócić no, chociażby, jej funkcję transportową kiedyś tak dobrze wykorzystywaną. To znaczy, to jest prawda. I w zasadzie rzeka Odra łączyła nas nie tylko dawała nam dostęp do morza, ale łączyła nas z całą Europą. Dlatego, że cała Europa korzysta z dróg wodnych, 6% ładunków w Europie, całej Europie jest przewożonych wodą. Oczywiście u naszych zachodnich sąsiadów jest to dużo więcej, u nas bodajże 0,3%, więc no, jest widać robić. różnicę. Natomiast ja pamiętam kiedyś, mam takiego wujka w Chorzowie, który w piwnicy miał taką właśnie mapę dróg wodnych, bo był związany z żeglugą śródlądową, takich wodnych autostrad Europy. I ta cała mapa kończyła się generalnie na odrze. To była taka ostatnia ta droga wodna, z której żeśmy korzystali, która spinała naszą gospodarkę i potrzeby transportowe z Europą Zachodnią, no i z morzem. Także myślę, że jest do czego wracać, dlatego że widzimy bardzo dobrze, że autostrada A4 jest już całkowicie niewydolna i to nie jest to, o co nam chodzi. Transport wodny jest ekologiczny, jest dużo tańszy, pozwala przewozić dużo większe ładunki. No i rzeka jest bardzo wdzięcznym miejscem do transportu, dlatego że no ona płynie cały czas, czy transportujemy, czy nie. Natomiast no, trochę się zmieniło, dlatego że w 2017 roku prezydent Rzeczypospolitej podpisał taki akt ratyfikujący dotyczący europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym, to jest tak zwane porozumienie AGN. Do tego Rada Ministrów przyjęła założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. I tam ujęto m.in. rzeczy związane z inwestycjami w Odrę. I ujęto też projekt, kiedyś zarzucony, ale dalej aktualny, projekt budowy tzw. kanału śląskiego, łączącego Odrę z drogą wodną Górnej Wisły. Ale też takie rzeczy jak budowa kanału Koźle-Ostrawa, który może stać się takim łącznikiem dla szlaku wodnego Dunaj-Odra-Łaba, i to jest już rzecz, która ma ewidentnie znaczenie międzynarodowe, zależy na tym bardzo naszym południowym sąsiadom. Czy to jest realne? Myślę, że powrót do odpowiedniej klasy żeglowności dla Odry i do wykorzystania gospodarczego Odry jest najbardziej realny, jeśli chodzi o wszystkie te plany, o których opowiadają ministrowie. Dlatego, że Odra jest najlepiej do tego przygotowana, Odra jest spięta z europejskimi sztakami wodnymi, Wymaga tylko doinwestowania. Tego nie musimy budować od zera. Skończony został ostatnio częściowo tak zwany stopień wodny w Malczycach, taka symboliczna budowa, gdzie zaniechano po prostu modernizacji w pewnym momencie. Na szczęście do tego powrócono, to się udało. Jaka rola jest w tym samorządu? No myślę, że samorząd po pierwsze powinien być partnerem dla rządu, i tutaj ROK Odry jest niezwykle ważny, dlatego, że my pokazujemy, że jesteśmy wszyscy razem. Wszystkie województwa odrzańskie chcą być partnerami albo jednym takim partnerem zbiorowym dla rządu. Jesteśmy razem, jesteśmy bardziej i uważniej słuchani? Tak, zdecydowanie. To znaczy to, że mamy ROK Odry i to, że działamy razem, to, że, że spotykamy się, jesteśmy w ogóle słuchani, tak. Przestaliśmy być petentem, jesteśmy partnerem. Chcemy być partnerem i musimy być partnerem, dlatego że to nie tylko ten kto ma Odrę czerpie z tego korzyści, a może nawet nie, niekoniecznie ten kto ma Odrę, dlatego że trzeba jeszcze mieć do Odry dostęp. To jest tak jak autostrada, która byłaby pozbawiona zjazdów, węzłów, no tym gminom, które z nią sąsiadują nic nie dają oprócz hałasu, tak? Tak samo z Odrą odra, która w czasie powodzi może stanowić zagrożenie. My staramy się to zagrożenie całkowicie eliminować, minimalizować, ale to nie wystarczy. Dlatego że my chcemy na Odrze zarabiać. A żeby zarabiać na Odrze, to trzeba być partnerem dla rządu, trzeba wiedzieć co robimy tu na miejscu, bo przede wszystkim w rękach samorządu województwa jest takie no myślę bardzo dobre narzędzie, które nazywa się planowanie przestrzenne. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest zrobiony przez samorząd województwa, przy udziale oczywiście społecznym i to są te momenty, kiedy my powinniśmy wskazywać, gdzie my chcemy mieć do tej Odry dostęp. Ale Bo te... chcemy mieć porty, chcemy mieć mariny i tak dalej. Właśnie te zjazdy I... na autostradę. Tak. Który I to pan myślę, że I będzie efektem też roku Odry, że pewne działania skoordynujemy i uporządkujemy i to się już dzieje. Druga rzecz, myślę, że w tej chwili bardzo realne jest do 2030 roku Myślę, że już zupełnie realne, a może zdecydowanie nawet prędzej. Całkowite użeglownienie, przywrócenie tej, 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 tej żeglugi na odrze. No i chcielibyśmy być beneficjentem tego. Myślę, że Odra wraz z kanałem Gliwickim może być naprawdę, to jest takie niedoceniane koło zamachowe dla naszej gospodarki. My się zastanawiamy, gdzie mamy iść i tak dalej. No już nie mówiąc o tym projekcie sztaku wodnego Dunaj-Odrałaba. To myślę jest coś, co może przywrócić znaczenie Górnego Śląska, jeśli chodzi o aspekty gospodarcze. Wiemy, że ten przemysł ciężki on podupada i jest likwidowany i tak dalej, ale stawiajmy na to, co mamy. Więc Odra to jest myślę, taka szansa. Szansa, którą mamy w rękach, żeby tą gospodarką może być takim kołem zamachowym, kołem wodnym, tak? Wodne koło zamachowe. Dla naszej gospodarki. My mówimy o gigantycznych lub też przynajmniej bardzo dużych inwestycjach, ale chyba nie ma już nikogo, kto kwestionowałby ich celowość w tym przypadku. Znaczy, wszyscy widzą, że, że nie ma odwrotu od, 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 od żeglugi śródlądowej w ogóle od żeglugi. Dlatego, że cały świat na tym stoi. I my, to znaczy, to jest tak, jak, 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 jak na granicy Polski by się kończyły wszystkie linie kolejowe, tak? Byłaby katastrofa. Wiemy, że do niedawna tak było w przypadku autostrad. Widzieliśmy, co się dzieje. Dlatego też myślę, że ważna jest świadomość, że kiedy wszystkie wodne autostrady Europy kończą się na granicy naszego kraju i jest ta Odra, która nie do końca spełnia te wszystkie współczesne wymagania, jeśli chodzi o dobrą wodną autostradę, no to przestajemy być częścią Europy. Bo to nie tylko drogi kołowe, nie tylko kolej, w którą teraz się inwestuje, ale też drogi wodne. Nie mając jednego z tych elementów, nie jesteśmy dla Europy partnerem, tak? Partnerem w sensie logistyki i tak dalej. Wszyscy widzą, że nie może się ten system wodnych autostrad kończyć na naszej granicy. I mam nadzieję, że pierwszym efektem tego będzie przywrócenie żeglowności takiej odpowiedniej klasy odrze